Jeden z największych wynalazców w dziejach naszego kraju, a jednocześnie postać niemal zupełnie anonimowa. Człowiek, który swoim życiorysem mógłby obdzielić wiele innych osób i jeszcze by zostało. Niestety, zapomniany geniusz, a to on wyprzedził tak słynnych braci Lumière, którzy uznawani są przecież za twórców kina. Dzisiaj Kazimierz Pruszyński, człowiek, którego największą pasją była kamera, a największym marzeniem to, żeby każdy mógł mieć swoją na własność i rejestrować swoje życie. Dzisiaj tak naprawdę dzięki niemu każdy ma kamerę w swojej kieszeni. Jednak zacznijmy od największego wynalazku tego człowieka i jednej z największych tragedii w historii świata. Pierwsza wojna światowa. Konflikt, jakiego nie było do tej pory w dziejach ludzkości. Po raz pierwszy też śmierć nie zachowuje się wyłącznie w pamięci ocalałych żołnierzy, ale również w ruchomych obrazach, na taśmie filmowej. Te zdjęcia oglądamy dzięki genialnemu Polakowi, który skonstruował aeroskop. Urządzenie do nagrywania obrazu, które na początku było napędzane za pomocą zwykłej pompki rowerowej. Niemal wszystkie nagrania z tego okresu pochodzące z frontu zachodniego są zarejestrowane tym właśnie wynalazkiem, nazywanym wtedy przez wielu kamerą śmierci, do której jeszcze wrócimy. Zanim o tym, to porozmawiajmy jeszcze trochę o jego życiorysie. Urodził się w Warszawie w rodzinie szlacheckiej, inteligenckiej, patriotycznej i dość zamożnej. Od małego interesował się naukami ścisłymi, więc ojciec stwierdził, że dobrym kierunkiem będzie zagranica, żeby kształcił się dalej. I tak wylądował w Liège, belgijskim mieście, gdzie kształcił się na inżyniera. Tam, mając zaledwie 19 lat, stworzył pleograf. W 1895 roku. Wielu z Was odnotowało, że to ten sam rok, w którym słynni bracia Lumière zaprezentowali światu swój kinematograf. Tyle tylko, że kilka miesięcy później, a w dodatku ich urządzenie było dużo mniej zaawansowane niż urządzenie naszego rodaka. Sami to przyznawali, a jeden z braci miał nawet powiedzieć, że to właśnie Pruszyński jest w kinematografii pierwszy, a oni są drudzy. Więc automatycznie pojawia się pytanie, dlaczego oni zrobili taką karierę, a on jest zapomniany? Powodów jest kilka. Po pierwsze, urządzenie Pruszyńskiego było bardzo skomplikowane i jego wykorzystanie nie należało do najłatwiejszych. To po pierwsze. Po drugie, był studentem, miał przecież tylko 19 lat. Na warunki polskie, po trzecie, był dość zamożny, ale już na warunki zagraniczne nie do końca. A bracia Lumière byli już uznanymi przedsiębiorcami, ludźmi, którzy mieli wyrobione nazwisko i mnóstwo pieniędzy, żeby promować swój wynalazek. Pleograf oraz późniejszy biopleograf pozwoliły Pruszyńskiemu na nagranie pierwszych polskich filmów dokumentalnych i fabularnych. Niestety, znamy tylko 4 kadry z filmu Ślizgawka w łazienkach. Pozostałe obrazy nie zachowały się do naszych czasów. Jednak kolejne pomysły wynalazcy pozwoliły podnieść jakość wielu innych filmów na całym świecie. Widzicie to migotanie obrazu i drżenie? Tak mniej więcej wyglądały pierwsze pokazy filmowe. Ludzie płakali na każdym filmie nie dlatego, że były takie wzruszające, ale dlatego, że oczy bardzo szybko się męczyły. Nawet na tych neutralnych pokazach, które trwały tylko kilka minut, bo więcej widz nie mógł wytrzymać. Pruszyński był perfekcjonistą i wiedział, że tak nie może być. Więc co zrobił? Wynalazł urządzenie do tego, żeby zlikwidować migotania, drżenia i to, żeby obraz był ostry jak żyleta. Dzięki temu pokazy mogły trwać nawet 1,5 godziny, a to sprawiło, że ludzie jeszcze bardziej zafascynowali się kinem. Udoskonalenia doprowadziły do stworzenia w 1908 roku aeroskopu. To była pierwsza ręczna kamera wielkości niewielkiej skrzynki, o której mówiłem Wam na początku. To, co oglądacie od kilkunastu sekund, to koronacja króla Jerzego V z 1911 roku, gdy Brytyjczycy potrzebowali kogoś, kto zarejestruje historyczne wydarzenie, nie było innego wyboru niż nasz rodak, który na Wyspach za sprawą swoich wcześniejszych dokonań był już bardzo znany. Trudności realizacyjnych mimo wszystko nie brakowało. Operator musiał się przemieszczać, obraz nie mógł być rozmazany, a tym bardziej drżący. Tymczasem aeroskop, jak na ówczesne czasy, sprawdzał się rewelacyjnie. I wydawać by się mogło, że teraz to już tylko sława, pieniądze i szybkie samochody. Po części tak było, bo był uznany już m.in. przez naukowców takich, którzy otrzymywali Nagrodę Nobla. Pieniądze zdobył, takie wydarzenie jednak przynosi spory zysk i daje ogromne uznanie, sławę, ale on wiedział jedno, nie można spoczywać na laurach. Przez co cały czas wymyślał nowe rzeczy,
udoskonalał te, które już były wymyślone, bo on ciągle dopatrywał się czegoś, co można by było poprawić. Ale też spójrzmy na to jego oczami. On był ogromnym patriotą. Wierzył w to, że robi to nie tylko dla siebie, ale też dla Polaków. Bo chciał w naszym kraju, który jeszcze nie istniał, stworzyć polski przemysł. Nazwalibyśmy to filmowy. Coś w rodzaju polskiego Hollywood. Chyba kraj, który jeszcze wtedy nie był na mapie, nie był na to gotowy. Przyczyny były proste. Po pierwsze, nie było na to pieniędzy, nikt nie chciał wyłożyć ogromnych sum na taką fanaberię, jaką uznawano wtedy kino, czyli czystą rozrywkę, a on uważał, że kino może uczyć, że może obraz ruchomy, już niekiedy nawet dźwiękowy, być czymś, co da poważne motywy do tego, żeby młodzi ludzie czerpali z niego coś więcej niż tylko tanią rozrywkę. Tutaj nie sposób nie przyznać mu racji, ale chyba jako społeczeństwo nie bylibyśmy jeszcze na to gotowi, więc wszystko upadło. On jednak nie załamywał się. Wiedział, że mogą być komplikacje. On napotykał przecież przy swoich wynalazkach wiele różnych problemów. Ale jeżeli nie mógł stworzyć kamery, która byłaby wybitnie rewelacyjna dla tych wszystkich bogaczy, których przecież spotykał niejednokrotnie, on chciał czegoś innego. Stworzyć i skonstruować kamerę dla każdego człowieka, nawet takiego, który zarabia bardzo mało. Rok po koronacji powstał prototyp aparatu Oko, niezwykle prostego w działaniu urządzenia. Sprzęt docelowo miał być na każdą kieszeń. Wynalazek był ciekawą innowacją, bo na nietypowej prostokątnej taśmie o metrowej długości mieściło się tyle samo filmu, co na 150 metrach tradycyjnej taśmy. Lecz pojawiał się spory mankament. Brak możliwości montażu. A wybuch Wielkiej Wojny zastopował rozwój kamery dla mas na dobre kilka lat. A jak wojna, to wszystko w gospodarce musiało się przestawić na działania wojenne, a nie na takie rzeczy jak kamery także dla obywateli, którzy przecież nie będą brali udziału w wojnie. Więc Pruszyński nie znalazł żadnego inwestora i musiał szukać dalej. Więc przeniósł się ze swoją świeżo upieczoną angielską żoną już rok później od rozpoczęcia wojny do Stanów Zjednoczonych. I tam wszystko na początku naprawdę szło nieźle. Zaczął znajdować inwestorów, nawet kamera zaczęła być produkowana. Były nawet takie zakłady, które zaczęły ją kopiować, tym samym kradnąc patent. Ale dwa lata później przecież Stany również dołączyły się do wojny. Wtedy wszystko padło. Pruszyński nie miał wątpliwości, że tak musi się po prostu stać. Ale rok później znowu pojawiła się nadzieja. Polska odzyskała niepodległość, więc co zrobił nasz bohater? Oczywiście się przeniósł, założył tam wytwórnię filmową i ona też całkiem nieźle sobie radziła. Próbował przekonać różnych decydentów do tego, że warto zainwestować w jego pomysł i rozwijać edukacyjnie Polaków. I tutaj ujawnił się inny problem, nawet nie tyle finansowy, co jego własne problemy. Jego osobowość. Był na tyle dużym perfekcjonistą, ale też idealistą, że po pierwsze nie odpuszczał, jeżeli widział wadę, to musiał ją jak najszybciej naprawić, a kolejna sprawa to to, że on chciał, żeby ta kamera naprawdę była dla wszystkich, żeby była po minimalnej cenie. A powiedzmy sobie tak otwarcie, że żaden z inwestorów nie powie: dobra, róbmy to wszystko dla ludzi, niech mają. Nie, każdy chce zarobić. Tak było też tutaj, więc miał potężne kłopoty w związku z tym i to nie mogło się powieść. A później, po 20 latach, tym bardziej powieść się nie mogło. 1939 rok i wybuch II wojny światowej. Czy to sprawiło, że nasz dzisiejszy bohater przestał pracować? Nie, wręcz przeciwnie, miał nawet działać i współpracować z podziemiem, udostępniając swoje laboratorium. Ale ten okres się rzeczy nie mógł być też owocny. Później jednak doszło do jeszcze większej tragedii. W 1944 roku został aresztowany. Dwóch żandarmów słyszało, jak z jego pracowni dobiega hałas. Myśleli, że może jest coś tam produkowane, coś, co może być bronią na przykład. Został aresztowany na 10 dni. Był w fatalnych warunkach, był już sędziwym człowiekiem, nie zniósł tego dobrze i podupadł na zdrowiu. Nie zdążył jednak w pełni wrócić do pracy, bo w tym samym roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Został aresztowany 25 sierpnia i trafił do obozu koncentracyjnego razem ze swoją rodziną. Najpierw do Gross Rosen, a później do Mauthausen.
Zmarł 13 marca 1945 roku, tuż przed samym wyzwoleniem obozu koncentracyjnego, ale w jego wieku, bo miał już 70 lat, przeżycie takiego piekła było niemalże cudem. Jak oceniać tego człowieka, który był przecież pełny wad, jak i zalet? Bez wątpienia był to geniusz, człowiek, który wpłynął na rozumienie kina i ulepszył postrzeganie rzeczywistości dzięki temu, że cały czas ulepszał swoje wynalazki, z których korzystali inni twórcy. Sam zresztą nieraz z goryczą mówił o tym, że faktycznie nikt nie wie o jego osiągnięciach. Być może ten odcinek to zmieni. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Jak zawsze proszę o udostępnienie, komentarz, like i subskrypcję. Do zobaczenia. Po prostu Grzymkowski. Zapraszam następnym razem.